Hej, czyli przeczekałem was w kolejnym odcinku z Bully Scholarship Edition. Jest to już nasz kolejny odcinek. Jakiś czas nie było odcinków z tej gry na moim kanale, ale już wracamy z tym. I dzisiaj mamy kilka misji. Mamy misję jedną tam. Czyli nie pamiętam już jak się patrzyło misję. O, dobra, randka w wesołym miasteczku. Dobra, to idziemy za po rower. Północy. O ty! A, to co, ja nie mogę jeździć? Woluju. Dobra. Udało się uciec, mamy już taki trochę wieczór, to trzeba się trochę sprężać. W ogóle nie wiem, czemu on chciał mnie gonić. Nie wiem, czy zawsze gramy choć tylko w 30 klatkach na sekundę, bo tylko teraz jest w 30 klatkach. Chyba tak. Jak teraz działa, to pewnie tak. Dobra, podjęliśmy szybko na tą misję. Cholera, jak długo odcinków nie było z tej gry. Pamiętam, że chciałem nagrać odcinek, z tego się wkurzyłem, bo gra się crashowała. Jak się znowu skraszuje, to po prostu będę musiał jakoś to naprawić. Rozpocznij misję randka w wesołym miasteczku. So, this is how you treat a girl? Well, not me. What are you talking about? We had a date and you are 3 minutes late. No, we didn't. Yes, we did. No, we really didn't. But look, I remembered how much you like flowers. Oh, damn. That wasn't you. That was Darby. Well, he's late. I cannot believe he's done this to me. What the Oh, and those are fuck? so beautiful. Oh. 3 minutes. What does he think I am? A tramp? Ugh. I hope something important happened. Like he's dead. Because otherwise, there's no excuse. Did you say you're waiting for Darby? Yes. I don't really like him, but he's my cousin and our family wants us to get married. You know, keep up the tradition. Wait, Not marry that. your cousin? You know, it used to be brother and sister until it was made illegal. My aunt has 4 thumbs. Really? Yeah, well, I'm not marrying him now. He's humiliated me. So, what do you say you and I go out and leave Darby to another cousin? Great. You know, I'll meet you at the carnival tonight. Jimmy, I'm really starting to like you. Jim, tak sobie wyślij się zabi. Dobra, musimy się spotkać w Pinki, w wesołym miasteczku. Jest zamkana opieszu, który cały czas swoją randkę z Pinki. To musimy pędzić. I to sznela. Dobra. Pamiętam, gdzie jest wesołe miasteczko, dzięki Bogu. A, dla Firyny? Nie! Kto? Co? Nikt nigdy takiego czegoś by nie powiedział. O, i ten drift. I ten thumb drift. Gra w ogóle. Fajna gra na telefon. Mi się podoba. Się spóźniłaś minutę, co teraz? Ja akurat teraz swoje moc ona. Tak. Dawać kupony, brając udział w konkursach. Dobra, rzucanie do celów. Czekajcie. Ej! A, ja muszę tych trafiać. O. Powalili mi się, których mam trafiać. Dobra. Styrk? Yeah. Jezus, ale udało się. Jak chciał nas. Yeah, motherfucker.
Chodź, Lachsztajnie. Good evening, officer. Aha. Zamknij się. Zamknij się. Nice. Mogę jeszcze raz? Test mocarza. Uważaj, bo jeszcze w szpitalu wylądujesz. Dobra, walnę jeszcze raz, to zdobędę te 10 kuponów i będzie spokój. Najlepiej z palcami tak owalić i po prostu wydolecić od razu. Od razu. Takie. Jezus Maria, ale te audio jej głosu było zryte. O mój Boże. Jaki rak mózgu. Dobra, spokój. Myślałem... Very. Hey, motherfucker. Ej, zacznij kupować. O, kup. Wyjdź. Podaruj mi się pinki. I teraz... Pinki ma... No problem. Simple. Very simple. Dobra, już jest wieczór, to może wracajmy. Bo nie chcemy mieć problemów. Zapomniałem wychodzić się z tej strony. A mamy jedną misję. Wyprawa po majteczki. Pamiętnik. Możemy zrobić jedną z tych misji. O, no, no. Bus, stop. Już myślałem, że tego policjanta, jak chyba przywaliłem, to mnie zacznie ganiać. Ale to był tylko fail. It was only a fail, motherfucker. Dobra, możemy zrobić tutaj jedną misję. Pamiętnik, bo wyprawa po majteczki była tam gdzieś. Gdzie ona? What the fuck? Możemy sobie zrobić chyba tą misję. To jest świetnie. Może podnieść nerda jedną ręką. Interesujące. Jak on się nazywał? Ralph Demolka? Ja nie pamiętam. Trzeba powinniśmy spać. Ale my jedziemy po majteczki. Co? Fuck. Nie. No, przepraszam. Żebyśmy próbowali skwałcić. If you don't get money soon, you are going to go and pee yourself. Dobra, rozpocznij wyprawa po majteczki. Super nazwa. Evening, sir. Yo, boy! What do you think you're doing? Nothing. What about you? Well, I'm looking for naughty boys. I mean, I'm looking for naughty boys in the wrong parts of town. What I mean, Hopkins, is that I'm glad to report that in that disgusting store, I did not find one naughty boy. Not one. Well, that's good, sir, because filth like that can really rot a young man's mind. Exactly! That's why I got this research, to check on the dangers. It's good to see a teacher so dedicated to his work, sir. Thank you! No problem. But I'll tell you, Hopkins, I'm quite worn out with all this work. I don't suppose you could do me a favor. What? Well, how do I put this?
I'm in charge of the laundry this week, but I got so carried away with my research that I forgot to collect it all at the same time. It would be embarrassing to ask for it now. Oh, maybe you could help, but you'll have to be discreet. Discretion is my middle name, sir. Great! So go and collect all the dirty laundry from the, girls' dorm. Okay. And if you get caught, I know nothing about it. I won't say anything, sir. In fact, I'll make it clear that I never saw you coming out of an adult store clutching illicit magazines. Good boy! Now hurry up and bring them to me by the school gates, but... Oh, mój Boże. Oh, mój Boże. I'll see you soon, Jimmy. Elo. Jaki nauczyciel. No nie widziała pan, że pan wychodził z sex shopu ze świerszczykami. No. Nigdy w życiu. Czemu miałbym pana ogólnie widzieć? Wiesz, pan nawet tam nie był. A to musimy do dziewczyn, nic no tak, nie grzeczmy chłopców, tylko... O Jezus Maria, ta gra to jest... O Jezu. A my co, nie musimy iść spać? Dobra, trzeba spróbować zrobić tą misję bez faili. Bo... się wkurzę, jak będzie fail. O, jakie... wejście. Jezus Maria, no. Dyskrecja to moje drugie imię. Nie wiedziałem. Czemu zamiast Jimmy nie nazywać się ten... jak to ten... zamiast Jimmy to czemu się nie nazywa dyskrecja? Dobra, tu będę musiał się chować. Coś tutaj jest, widzę. A, to karty. Gdzie ona teraz będzie sprawdzała każdy pokój? To ja muszę się ukrywać i patrzeć, żeby mnie nie widziała. I'm just gonna collect this. Nice and cozy. To jak każda dziewczyna, nie? Are you asking me on a... I was just looking for one of those. What are those? Those are my panties, nigga. I have to go call my mom. Bye. Hi there. The fuck, czemu tutaj stoi? Jimmy, are you here to see me? This might be useful. Maybe. Can use that. Dobra. Somebody help! There's a pervert in here. Yeah. Is that Jimmy? Nie. Everybody, calm down. We're being watched. Who would be so bad if he just stayed up here? No, oh, cholera. Jimmy? Nie wiem. Trzeba szybko uciec.
Cześć, schowamy gdzieś tutaj. Za tym, żeby nas na razie nie widzieli. Ło! To jest nauczyciel, co? Z nauczycielem jest taki kłopot. To jest po prostu mistrzostwo świata. Cholera, to są nauczyciele przy bramie. Ja mam się do bramy dostać. Trochę trudno będzie. Co? Musimy w miasto uciec jakby od tego nauczyciela. Dobra. O, nasz ulubiony nauczyciel na nas czeka. Hello. I hope these are worth all the trouble I just went through. Yes, thanks for this laundry. Here's some money for your troubles. Nice. Glad that's done. Wyzywanie snobów, to będzie trzeba zrobić w ten, w... w dzień. Pojedziemy tędy i pojedziemy po chwili prosto do tego miejsca, żeby się przespać do dormitorium chłopaków. Naruszanie ciszy nocnej, nie zasrajcie się. Jesteś zmęczony. A oni sobie stoją na podwórku, nie? A ja nie mogę. Nie, no dobra. Cio, i tak. Narobiliśmy już. Kurry. Była action. Czemu ja tutaj weszłem w ogóle? Jak grę chcę zapisać. Zapisz. I zaprzeszaj na trzecim zapisie. Jakby coś się stało, może na wszelki wypadek. Dobra, się prześpimy i skimy. Uch, no i zdjęcie pinki w środku. Uch. Que pasa, muchacho? O, to już się ktoś bije. Another one. Wprowadzenie do rozwożenia gazet. What the fuck? Ja jeszcze gazety mam. O, cię. Źle poszło. Ja jeszcze gazety mam rozprowadzać. Koszenie trawnika. Interesujące. Poczekajmy do 9:00, to lekcja będzie. Tylko pójdziemy na lekcję. I wtedy pójdziemy robić kolejną misję. Uj, Jezus. Siema. Problem, suczko? A weź, walcz. Co to jest tu na górze? A, żeby zapisać grę. U. I really like you. Nie. Dobra, mamy jakąś lekcję.
chemię. O, to będzie może to, chyba trudne. We've got a lot of work before us today. Take care to follow my instructions precisely, as we will be working with volatile chemicals today. Keep up the good work. You're almost done. Pay attention. Ej. A jeszcze przyciski na myszy. Okej. Musi się nam udać. Good job. Keep paying attention. Fascinating, isn't it? Nie naprawdę. O, dało się. Factory work teams. I'll see you next class. Nice. I rule. Co? Świecący proszek jakiś? Nie zdążyłem przeczytać. O nie. Bo coś takiego właśnie. Ale poczekajcie, czemu tej misji nie będziemy, nie możemy robić tej z wyzywaniem snobów? Za wcześnie czy jak? O, shut the fuck up. Bo jak jest czerwona, to już jeszcze jej nie można robić. No może się przejdziemy, zobaczymy. I tak się będziemy musieli wrócić do szkoły, będzie kolejna lekcja. Więc tak się wrócimy. Ale się przejedźmy, sprawdźmy tylko. Bo może i... Mogę już, nie, chyba nie, czerwony chyba nie można było. A, takie pytanie. Jak chcecie, to mogę wam zacząć nagrywać serię. Znaczy zacząć taką serię, jak będę grał takie pokazy, pokazywał wam gry ten, jak się nazywa, na telefonach i takie inne, te mobilne takie. To jak coś, to mogę wam zacząć nagrywać, ale tu muszę najpierw sobie kabel załatwić. Musicie wy mi powiedzieć, czy chcecie po prostu, nie? Wyzywanie snobów. A mogę. Maybe I can use this to my advantage. Maybe. I could do so much better, you know. Dobra. To fajne jest, widzę. Solo mu się. Chcesz mnie bić? Ty chcesz mnie bić. No i co? Przytrzymaj, BOOM! Ale fajne. Ale zajebiste takie. Kolejna walka. Justin. Kiedyś się boksował Justin, teraz śpiewa, widzicie? Dobra, runda pierwsza. Trzeba iść, ochłonąć. Sami, aby dwoje się walnęliśmy. Dobra.
No już ten jest trudniejszy. Udało się. Myślałem, że też jak oni nas biją, to tutaj będziemy mieć fioletowy. Ostatnia walka. Parker, Spider-Man widzę. Czekajcie, jak to się nazywa? Fight Night Round czy Night Fight Round? Coś takiego. No to też to grałem. To głupie było trochę walka, bo jak na joystickiem grałeś w czasie, bo się tylko na konsola grało, to kurde, to było trzeba prawą gałką jakoś kręcić, żeby różne ciosy zadawać. To czasem było... Ja nigdy... Pamiętam, że ja nigdy nie umiałem w to grać, nie? Boom! A on jeszcze. No i co, Parker? Się nie poddasz łatwo, widzę. Wygraliśmy. Ile jeszcze ich będzie? Come on, bitches. There's a little problem. Your parents have to be members of the board for you to be eligible. Tell you what, old chap, we'll give you that old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. Co? Za taką walkę domek na plaży to ja też chcę. O, super. Super. Sukces blokowano nowe miejsce zapisu. Wow, fajnie. Wow, zajebiste miejsce. Bardzo mi się podoba. There we go. Nice. Done. Those are probably the worst pants I've ever seen. Is everybody? Jajka. Poczekajcie, małe cięcie. Okej, okay, jestem, ludzie. Słuchajcie, bo chyba zaraz lekcja będzie, nie? Dobra, możemy zrobić tu naprawdę tą misję. Nie no, i lekcja się zaczęła, widzę. Wiedziałem, że pierwszy się lekcja zacznie, więc... Szybko do... Nie trąb! Wiecie co jest najgorsze, jak jedziesz do szkoły albo coś? W tym momencie nie wiadomo skąd ci auto wyjedzie i na ciebie zacznie trąbić. Mi to się jeszcze nie zdarzyło. Ale wy inaczej to, że ktoś na mnie trąbił. Ale to, że wyjechało na mnie auto albo coś, to już się kilka razy zdarzyło, nie? Kiedyś mnie typ potrącił w ogóle. Ja na pasach, jak to się nazywa, przechodziłem, nie? A on był takim lamusem i po prostu się nie zatrzymał, tylko teraz we mnie wjechał, nie? Wjechał we mnie, to znaczy tak lekko, ale no co, no. Wjechał, nie? Pamiętam, siobań, biegnę na lekcję. O, English. Chyba angielskiego długo nie było, nie? No, lingwistyka biedny. Hello, class. The curriculum demands that you do these vocabulary assignments. Why do you finish them here in class? That way you'll have more free time. Okay. A bo to chyba takie popołudniowe, takie. Okay, nawigacja, myszka, są litery, nie, chyba te, no wiem. Przemieszczę litery, informacje, wybierz literę. Nie. Usuń. Say. Nie. I don't think that's in the dictionary. Słowa trzeba z tego wyszukiwać. Say. See.
to głupie jest. To nie chce mi się szukać żadnych słów, jakie są, kurde. Dobre są z angielskiego, ale nie chce mi się szukać słów. Try again, James. Ask. Ask. I'm afraid that's not English. Sun. Good one. Ah, sun. To polsko mam po prostu. Mam polskie słowo wpisać, czy jak? Kamek by mógł być, ale jakby były 2K. Co? Kasa. Good show. Max! Co? Moje imię. Jezus. Some sort of slang. Zamek mógłby być. Nie było sensu ten. Sam. Nie sam był. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. To będziemy mieć jedynie z angielskiego słabo. Albo następny odcinek sobie sprawdzę na necie, jak zrobić kolejną lekcję. I'm afraid I can't give that a passing grade. No, też tak myślę. Dobra, mamy misję. Ale pójdziemy sobie, zapiszemy na górę. Zapiszemy. Trudne to było, nawet jak polskie słowa, to nawet tak było trudne. Nie wiem, co to miałem pisać tak naprawdę. Dobra. Idźmy, zróbmy jeszcze tą misję, która się nazywa Jajka. I wtedy pójdziemy, jak się nazywa, i skończymy sobie odcinek. No ale na co teraz muszę sobie sprawdzić naprawdę, jak to w internecie, jakie są odpowiedzi prosto. O, cicho, raz. O, teraz on się raz nazywa. No, dobrze. Okej, okay, to jedźmy szybko, Schnella. W ogóle dużo ostatnio było odcinków z Saints Row, muszę nagrywać inne serie. W ogóle w to ostatni raz zaraz zobaczyłem, już 2 miesiące temu tam, tak zdziwiłem, zaraz pomyślałem, a to nagram kolejny odcinek, bo tak długo nie było, to pewnie ta seria mu się podobała, widziałem, więc warto ją jest nagrywać. Na Saints Row też nie aż tak mam przypad, znaczy podoba mu się, ale nie aż tak jak inne serie. No ale... Dobra, musimy wbić sam na górę. You know we can't associate with you until you wear some proper clothes, huh? Potrzebuję swetra od Armaciego. Armaciego. Wodzą w Bullward Vale. A, to już zaraz tu jest sklep. Ciekawe, czy to jest przypadek, że sklep jest obok. Na pewno. Ło, okej. Gdyby tak w prawdziwym życiu się łatwo po schodach wyjeżdżało, to kurde, ja bym też tak wyjeżdżał. Ale to nie jest prawda. Hello. Hello. Fuck yeah, nigga. Nie zesrać. Dobra, kup ubranie. Korpus. Kamizelka, sweter od Armaciego. Dobra. Kup ubiór i wyjdź. Uuu. Money. Goodbye.
Motherfucker. Nie wiem, czym bym chciał w takiej szkole być. Znaczy nie, że w tej szkole dla tych takich zjebów, żeby mnie, wiecie, dla samych gangsterów takich tutaj. Po prostu już w takim akademiku mieszkać. Wiem, że to pewnie jest okropne życie, ale nie wiem czemu. Może byłoby fajnie. Czy może jak pójdę na studia, to tak będę mieszkał. Bo planuję iść na studia. Ojejka. Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice huckleberry sweater. Trey Sheik. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no, I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! Oh, boy, Boston. You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Okej, okay. Misja chyba będzie trochę długa. Jezus. Ale nie gadam po rosyjsku. Po prostu to tamto i tamto. Jezus Maria, pięknie powiedziane. Beautiful. O, tak daleko do sklepu, trzeba drift walnąć pod sklepem. Boom, Tokyo drift. Hello, manek. Karton. Jaj. Goodbye. Pewnie koty też sprzedaje i psy. Albo z nich potrawy. Musimy daleko jechać? Całkiem. Tam stoi mój też rower. Tak. Tych rowerów porozstawiałem po tym miejscu, że to jest po prostu masakra. A ten co już pije, tam jakiegoś biednego lamusa. Ej, źle pojechałem. Tak, widziałem, tą gumkę się zaświeciła. Dobra, wjeżdżamy jak hardcore po schodach. To się nazywa skill. Dobra, ale tutaj jakaś bogata dzielnica. Widzę. Tak, i tam był gwiazd do jego domu. Taka. Oh fuck. No nie. Fuck, the police mnie goni. Dobra, chyba przestaną mnie zaraz gonić. Tak, przestali. Dzięki Bogu. Jezus Maria, co za hacjent. Nie gonią mnie nadal. Okej. Okay. Tylko mały fail był. Yo, my nigga, OG. Got the egg. On nie jest tymi jajkami. Give them to me. Take them. Smash it. Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No, because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't. Well, just only on one foot. Tad, what the fuck? You're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy. Let's get this papa. This papa? A wy głupie kasztany.
Nie, nie, nie. No i co? Podoba ci się? Chyba mnie kamień, to ja lecę tym. To co za... Co widzisz, że... I think we can call that a wrap. Dobra, muszę teraz wrócić do domu. A dom jest bardzo daleko. No, Nex, mogę się za ciebie oglądać. Dobra, ale jedźmy do tego domu. Proszę, że nie ma przystanku autobusowego. Tu jest kolejna misja pamiętnik i wścigi w Bulwark Vale. Ale to już zrobimy w następnym odcinku, ten pamiętnik i te wyścigi. No, musisz się zacinać, Jimmy. Nie, nie, nie. Schody. On się najczęściej ze schodów zwala, pamiętam. Dobra. Jedźmy na przystanek autobusowy. I tym przystankiem pojedźmy do szkoły. Ale ten lamus w nas jak to się nazywa. Jezus, co za ciota. Zrobił nas jak to się nazywa. Oszukał tamtego po prostu, żebyśmy mieli tylko problemy. Kasztan. Mam pamiętnik też u dziewczyn, widzę, że jest ta misja. Ale wracajmy, już ósme. Dobra, noska się skończyła, trzeba iść spać. Nie, no ale nie chcę, żeby się gramy skończyła, więc już jednak odcinek się nagrał, więc bardzo się cieszę. Więc ludzie, to było na tyle w tym odcinku. Tak, więc to na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, jeżeli się zostawcie, trzymajcie się w górę. Mówię dla smaku, zobaczcie i na razie.